Witam Państwa na szkoleniu poświęconym warsztatowi projektanta konstrukcji żelbetowych. Na przykładzie przygotowanego modelu architektonicznego pokażę, w jaki sposób odbywa się współpraca pomiędzy konstruktorem i architektem. Przejdziemy przez kilka faz modelowania, takich jak doprowadzenie modelu do stanu surowego budowli, dostosowanie modelu analitycznego, integracja z programem robot, zbrojenie. W trakcie procesu inwestycji bierze udział wiele branż. Projektant konstrukcji, współpracując na bieżąco z innymi branżami, może skupić się na eliminowaniu rzeczywistych problemów projektowych, a nie problemów kreślarskich czy rysunkowych. Aby projektant mógł swobodnie podejmować decyzje, potrzebuje do tego poprawnego i użytecznego modelu budynku. Podążając za ideologią BIM-u, przekażę Ci wiedzę przydatną podczas wykorzystywania użytecznego modelu stworzonego uprzednio przez architekta. W pierwszej części poznasz sposoby importu otrzymanego wcześniej modelu do własnego szablonu projektowego w programie Revit. W kolejnych krokach szczegółowo przedstawiam proces uzyskania stanu surowego budowli z konstrukcji posiadającej wszelkie elementy architektoniczne i warstwy wykończeniowe. Wszystkie działania opatrzone są komentarzami tłumaczącymi ich cel oraz wyjaśnieniem, w jaki sposób można osiągnąć pożądany efekt różnymi drogami. Poznasz funkcje automatyzujące proces projektowania, jak i ręczne dostosowanie modelu do własnych potrzeb, aby poradzić sobie w każdej sytuacji. Istnieje wiele poprawnych sposobów na osiągnięcie założonego efektu końcowego. W dużym stopniu zależy to od potrzeb i preferencji projektanta. Poznając przedstawione przeze mnie metody, sam zdecydujesz, czy zależy Ci na szybkim osiągnięciu celu, czy też przykładasz wagę do kompleksowej analizy wszystkich elementów. Nabytą wiedzę łatwo dostosujesz do własnych potrzeb i będzie to dobry podkład do stworzenia własnych standardów i procesów projektowych. Wspomniane standardy są elementem kluczowym efektywnego modelowania. Znając ostateczny cel naszego działania, czyli projekt złożony w terminie nie tylko w wersji papierowej, ale również cyfrowej, powinniśmy być w stanie realizować pośrednie kamienie milowe przy pomocy szablonów projektowych. Ustawianie własnych styli opisów lub ulubionych definicji wyglądu rzutów szalunkowych i zbrojeniowych, czy też przekrojów, nie powinno odbywać się przy każdym projekcie na nowo. Podczas wykonywania wszystkich czynności dostosowujących model do naszych potrzeb, poznasz sposoby tworzenia szablonów i wykorzystywania ich w celu przyspieszenia swojej pracy. Zamiast wykonywać te wszystkie czynności od nowa, możesz modyfikować i ulepszać własny szablon projektowy. Kiedy uznamy, że nasz model jest już w odpowiadającej nam formie, możemy przejść do dostosowania modelu analitycznego konstrukcji. Należy pamiętać, że model analityczny jest przybliżeniem rzeczywistej konstrukcji, co oznacza, że zgadzamy się tu na pewne zaniedbania. W przypadku realizacji projektu w standardzie BIM, podstawą solidnej analizy konstrukcji będzie umiejętność sterowania poszczególnymi elementami. Aby dostosowanie było precyzyjne, możemy stworzyć do tego rzuty i przekroje prezentujące model analityczny. Nie jesteśmy ograniczeni do prezentacji modelu w widoku 3D. Widoczne elementy modelu obliczeniowego dzielą się na powłoki, stropy i ściany oraz elementy prętowe, słupy i belki. Dla każdego z tych elementów mamy możliwość ustawienia odpowiedniego rzutowania w przestrzeni na zdefiniowane wcześniej poziomy oraz siatki konstrukcji, a jeśli zajdzie taka potrzeba, na dodatkowo stworzone płaszczyzny robocze. W szczególnych sytuacjach istnieje również możliwość swobodnego dostosowywania ręcznego elementów prętowych i płyt przy pomocy manipulowania węzłami. W tym miejscu pracę na pewno ułatwi narzędzie Wyrównaj. Analizę spójności węzłów można ułatwić sobie, stosując odpowiedni filtr widoku przedstawiający nam węzły na swobodnych końcach elementów. Jeżeli nasz model fizyczny był już w większym stopniu zaawansowania i wprowadzone były w nim otworowania pod instalację, można z łatwością zdecydować, które z przebić chcemy pozostawić do analizy statycznej,
a które uznajemy za zbędne. Nie wpłynie to na model geometryczny. W następnym kroku zajmiemy się obciążeniami, warunkami brzegowymi oraz stworzeniem kombinacji z poziomu programu Revit. Funkcja definiująca podpory konstrukcji jest w pełni dostosowywalna przez użytkownika. Możemy wybierać spośród podpór przegubowych, rolkowych lub utwierdzenia oraz definiować własne warunki podparcia. Jeżeli w danym projekcie analizujemy płytę na gruncie, istnieje możliwość zdefiniowania podpory sprężystej o odpowiednim współczynniku sprężystości. Opcje służące do przyłożenia obciążeń do konstrukcji są łatwe w obsłudze i bardzo intuicyjne. Po zdecydowaniu, do którego przypadku obciążeniowego przypisujemy obciążenie, możemy użyć opcji przykładania sił skupionych, liniowych oraz powierzchniowych w dwóch wariantach, w dowolnym miejscu lub związane z konkretnym elementem nadrzędnym. Tworząc kombinacje obciążeniowe dla stanu granicznego nośności oraz stanu granicznego użytkowalności, mamy możliwość przypisania odpowiednich współczynników obciążeniowych. Posiadając programy Revit i Robot w równoważnej wersji, możemy skorzystać z integracji bezpośredniej modelu obliczeniowego. Jeżeli natomiast używamy przykładowo starszej wersji Robota, mamy możliwość użycia opcji integracji pośredniej za pomocą pliku SMXX. Podczas importu danych decydujemy, czy chcemy przyłożyć ciężar własny konstrukcji i do którego przypadku obciążeniowego powinien on być przypisany. Z poziomu programu Robot możemy upewnić się, czy zdefiniowane przez nas przekroje, materiały, obciążenia i kombinacje zostały poprawnie przeniesione. Nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć siatkowanie i obliczenia konstrukcji. Gdy z otrzymanych wyników wnioskujemy, że niektóre elementy konstrukcji wymagają zmian, możemy wprowadzić je w robocie i aktualizować model geometryczny poprzez łącze między programami. Funkcja ta działa w obydwu kierunkach. Wprowadzając zmiany w Revicie, nie musimy ponownie przenosić całego modelu. Wystarczy użyć opcji aktualizacji w połączeniu z programem Robot. Mając komplet wyników potrzebnych nam do dalszego projektowania, możemy zaimportować je do Revita, gdzie możemy je wyświetlać na modelu analitycznym w formie map i wykresów. Jeżeli pracowałeś już wcześniej w programie Robot, nie będziesz miał żadnych kłopotów z analizowaniem wyników w Revicie. Paleta wyświetlania poszczególnych wyników jest praktycznie taka sama jak w robocie. Istnieje również możliwość importowania zbrojenia zaprojektowanego w programie obliczeniowym. Po przeniesieniu projektów zbrojenia do Revita mamy pełną swobodę dostosowywania prętów do naszych potrzeb. W ostatniej części szkolenia poznasz metody zbrojenia konstrukcji na przykładzie słupa, belki oraz elementów powierzchniowych. Tak samo jak w poprzednich etapach projektu, przedstawię wszystkie ustawienia potrzebne do odpowiedniego modelowania prętów zbrojeniowych. Podczas zbrojenia kolejnych elementów w naszym modelu zwrócę uwagę na miejsca, w których kryją się mogące początkowo wydawać się błahe pułapki, lecz mające istotne konsekwencje w projekcie. Pokażę również, jak sprytnie wykorzystać zaimportowane wcześniej z robota wyniki, aby wygodnie oglądać mapy powierzchni zbrojenia i modelować kolejne pręty zbrojeniowe. Pamiętajmy o tym, że projekt zbrojenia bez zestawień stali nigdy nie będzie kompletny. Na zakończenie pracy przedstawię Ci sposoby podziału grup prętów zbrojeniowych, przygotujemy szablon zestawienia zbrojenia oraz omówimy poszczególne możliwości tabeli zestawienia, abyś stworzył zestawienie według własnego standardu. Zwieńczeniem naszej pracy jest odpowiednie przygotowanie wszystkich potrzebnych widoków do prezentacji projektu szalunkowego, jak i zbrojeniowego oraz przygotowanie arkuszy wydruku. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do śledzenia naszego facebookowego fanpage'a oraz kanału YouTube. Do usłyszenia.